17-letnia Dominika Kulczycka z Chrzanowa jako jedna z czterech zawodniczek będzie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w biegach na orientację w kategorii osiemnastek. W tym roku mistrzostwa odbędą się w Hiszpanii. Dodajmy, że na co dzień Dominika trenuje pod okiem chrzanowskiego orientalisty Jerzego Kryjomskiego, a trafiła pod jego skrzydła poprzez swojego tatę, także wielbiciela orientalistyki i sportów ekstremalnych. Miałam lat 5-6, kiedy mój tata zaczął mieć kontakt ze sportami ekstremalnymi, z rajdami przygodowymi, a mój trener zaczął prowadzić sekcję orientacji sportowej. No i mając 6-7 lat już zaczęłam mieć kontakt z mapą i teraz nie potrafię bez tego żyć, nie potrafiłabym biegać tylko. Powiedz mi, czy dużo trzeba trenować, żeby takie sukcesy jak ty osiągać? No bo to już naprawdę poważny sukces. Na pewno trzeba mieć trochę determinacji, trzeba być upartym w dążeniu do celu, bo wiadomo, że są na początku niepowodzenia. Trudno takim małym dzieciom, 7-8-letnim, którzy zaczynają, na początku się połapać, o co z tym chodzi. Więc dużo upartości przede wszystkim. Wydaje mi się, że ciągłość treningów, zarówno z mapą, jak i biegowych, składają się na taki większy sukces. Żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, to musiałaś pewnie w jakichś półfinałach startować. Czy tam była duża konkurencja i co było dla Ciebie najtrudniejsze? Żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, musiałam przejść szereg eliminacji. Najważniejsze był zaliczenie krosu, tak zwanego sprawdzianu biegowego, który odbył się w marcu, więc czekała mi przepracowana zima przede wszystkim. I miałam pętlę 6-kilometrową, musiałam się zmieścić w limicie 30 minut, no i nie była to pętla na bieżni, tylko po górach, w związku z tym duże przewyższenie. Jura Krakowsko-Częstochowska, więc sporo tego było, to było spore wyzwanie. Zmieściłam się w limicie 3 minuty przed czasem, więc był to bardzo dobry wynik. Następne eliminacje to były zawody międzynarodowe, na których musiałam wykręcić jak najlepszy czas na dystansie sprinterskim, średnim i klasycznym. Były to 4 biegi punktowane i punkty były nie za miejsce, tylko za stratę czasową do najlepszej zawodniczki. Tak, na klasyku 8 sekund to było minus 1 punkt. Pierwsza zawodniczka w danym biegu dostawała 100 punktów. Każde kolejne 8 sekund do niej na dystansie klasycznym to było minus 1 punkt, więc sporo. Na dystansie średnim 4 sekundy to był minus 1 punkt, na sprincie 2 sekundy. No i powiem, że jestem zadowolona, bo biegałam równo, w związku z tym na każdym dystansie miałam punkty i dużą ilość. Jakie nadzieje, czy z jakimi nadziejami wiążesz teraz ten wyjazd? Przede wszystkim nie chcę zapeszać, w związku z tym nie będę tutaj zdradzać szczegółów, natomiast na pewno znam swoje możliwości, nie ma mowy o medalu i tutaj nie chcę, żeby ktokolwiek mi od razu tego życzył, bo ja bym chciała, żebyście mi życzyli sukcesów, natomiast medal odstawię na inne zawody, a tutaj myślę, że będę celować na pewno w pierwszą połowę i jeszcze wyżej. Możliwości fizyczne i techniczne Dominika ma bardzo duże. Bardzo duże. I przyznam się szczerze, że stadion jest... Ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że zdobędzie na przykład medal na Mistrzostwach Europy. Nie będzie to dla mnie zaskoczeniem. To jest kwestia dyspozycji. Dyspozycji dnia, dyspozycji chwili. Tak to wygląda w tym sporcie. Trzeba mieć też trochę szczęścia w tym sporcie. Właśnie, bo sama zawodniczka oprócz tego, że tak powiem, jest dobrą sportsmenką, to jest też bardzo skromną osobą. Tutaj mówi, że medale nie są w jej zasięgu. No myśli pan, że jednak troszkę się kryguje, czy po prostu lepiej sobie zostawić ten margines błędu, bo różnie może być? Czy ja myślę, trzeba mieć poczucie swojej wartości i Dominika ma prawo do tego, żeby myśleć o tym, że stadion na walkę z najlepszymi. Chociażby ostatni start, gdzie ścigała się z kadrą, z elitą seniorek polskich, pokazał, że naprawdę nie ustępuje najlepszym zawodniczkom w Polsce, seniorkom. To znaczy, że ma ogromny potencjał i jeżeli psychicznie będzie dobrze nastawiona do biegów, to myślę, że medale są w jej zasięgu. Dla tych, których miałabyś zachęcić, żeby spróbowali może tej dyscypliny, za co ty pokochałaś orientalistykę? Pokochałam ten sport za to, że uprawia się go od wieku od 5 do 105 lat, dosłownie mówiąc, dlatego że nie ma tutaj znaczenia z wiek, dlatego że są osobne kategorie wiekowe, sprawiają wiele przyjemności. Nie trzeba szybko biegać, ani dobrze się orientować, można po prostu robić to, co się kocha, można spacerować po lesie. I tutaj powiem, że moim marzeniem jest mieć taki sukces i taką upartość, jak pewna kobieta, która ma 83 lata w Polsce i dalej biega. I chciałabym mieć też 80 parę lat i biegać tak jak ona.